Cześć, Pomiar IPZ może powiedzieć nam bardzo wiele o stanie instalacji elektrycznej, a przede wszystkim o możliwych problemach i usterkach. Będzie teoria, jak sprawdzać, szukać, lokalizować usterki w instalacjach TNCS, mierząc IPZ i jak ta teoria przekłada się potem na praktykę. Czy Pomiar IPZ rzeczywiście ułatwi albo umożliwi lokalizację problemu? Na początek odrobina niezbędnej teorii. Przyjrzyjmy się schematowi takiej instalacji. Mamy tu sieć zewnętrzną. Warto zmierzyć jej IPZ. Przyda się jako punkt odniesienia. Następnie mamy punkt podziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewody ochronny PE i neutralny N. Następnie te przewody trafiają do naszych urządzeń, oświetlenia, gniazd. W standardowej instalacji w Polsce żyły fazowe, neutralny, ochronny, mają bardzo podobną długość i ten sam materiał i przekrój. To przecież ten sam przewód. Ich rezystancja także powinna być więc taka sama. A jednocześnie ta rezystancja jest częścią impedancji pętli zwarcia. Niewielka różnica może wynikać z długości przewodu w rozdzielnicy i przechodzenia przewodu przez RCD czy zabezpieczenia nadprądowe. Mierząc impedancję pętli zwarcia pomiędzy L a N i L a PE, powinniśmy teoretycznie przynajmniej otrzymać zbliżone wyniki. Jeśli otrzymamy różne wartości IPZ, możemy podejrzewać, że jest problem z ciągłością czy połączeniami w instalacji. Teoretycznie. A co z przewodem fazowym? W obwodach trzyfazowych różnica pomiędzy IPZ poszczególnych faz może nam wskazywać na potencjalny problem. Wartości IPZ dla fazowych powinny być bardzo zbliżone. W obwodach jednofazowych ta metoda już się nie przyda. Możemy natomiast porównać pomiar IPZ w miejscu podziału PEN lub pomiędzy kolejnymi gniazdami w obwodzie. Jesteśmy w stanie określić, jak może się różnić IPZ, znając szacunkowe długości przewodów i ich rezystancję. Rezystancja 1 km żyły 2,5 mm kwadratowego to około 7-8 ohmów, a 1,5 mm kwadratowego? Mamy dwie żyły, więc mnożymy to przez 2. Dla odcinka 10 metrów to może być różnica. Jeśli widzimy różnicę pomiędzy IPZ na przykład 0,2 ohma dla 2,5, czyli tak jak dla ponad 100 metrów, a szacunkowa długość przewodu to 10 czy 20 metrów, można podejrzewać, że gdzieś na tym odcinku występuje jakiś problem. Skąd się może wziąć taka wyższa impedancja? Może to być na przykład słabe połączenie, niedokręcona śrubka zacisku, czy to w aparacie, czy listwie, czy łączniku, czy w gnieździe. Uszkodzenie mechaniczne przewodu, zmniejszające przekrój żyły, na przykład przewiercenie przewodu i uszkodzenie części żyły. To teoretycznie. Później zobaczymy, jak się to przekłada na konkretne wartości w praktyce. Jak szukać takich usterek? Zobaczmy to na przykładzie szeregu gniazd przelotowych. Załóżmy, że w tych gniazdach pomiar wskazuje na problem, a poprzednie są ok. Problem może być w tym bliższym rozdzielnicy gnieździe, ale też w poprzednim. Podobnie można postępować przy podejrzeniu uszkodzenia żyły fazowej. Porównujemy wartości impedancji pętli zwarcia i szukamy zbyt dużego wzrostu jej wartości. To tak teoretycznie. A jak to się przekłada na rzeczywistość? Na schemacie to wygląda bardzo prosto, a w obiekcie może być już znacznie trudniejsze. No to sprawdźmy to w praktyce. Mówiłem o różnicach. Tych istotnych, wskazujących na uszkodzenie i tych nieistotnych. Ale jakie to są wartości? Mam tu taką testową rozdzielnicę. Tylko na potrzeby filmów. Z wieloma błędami, aby lepiej było widać problemy. Jest tu coś w rodzaju podziału PEN. Różnicówka, nadprądowy, gniazdo. Te przekroje są oczywiście za małe. Mają więc rezystancję, jak dużo dłuższe przewody. Pierwszy pomiar i mamy wyniki. IPZ pomiędzy L a PE 2,7 ohma, a pomiędzy L i N 1,79 ohma. Skąd to taka duża różnica? Przecież tu mamy coś a la punkt podziału i podobne długości przewodów. Sprawdziłem na innym gnieździe. Różnica około 0,2 ohma. Zajmijmy się wpływem usterek na impedancję pętli zwarcia. W tej partacko poskładanej atrapie rozdzielnicy odkręcam śruby zacisków i mierzę.
mamy 2,9 i 1,95, czyli różnica tylko 0,2 ohma lub mniej. Kontrolnie to kręcam, mierzę. Mam wyniki jak na początku. Zmieniam PE na grubszy. Poprzednio było około 0,5 mm2. Teraz linka 2,5 mm2. Mamy wynik. 2,5 ohma. O 0,2 mniej. Tyle dała zmiana przekroju na tak krótkim odcinku. To teraz nacinam przewód. W jednym miejscu będziemy mieli znacznie mniejszy przekrój. Mamy znowu 2,7 ohma. Takie uszkodzenie zwiększyło wartość IPZ tylko o 0,2 ohma. Czy takie uszkodzenie można wykryć mierząc ciągłość? Sprawdźmy. Mam podobnej długości odcinek tej samej linki. Wyniki praktycznie takie same. Test ciągłości tego nie wykrył, a pomiar IPZ wskazał. Ale ta różnica była bardzo mała i w rzeczywistych warunkach może być trudna do wychwycenia. Mówiłem o różnicy w IPZ wynikającej z przechodzenia przez różnicówkę czy nadprądową. Zobaczmy, jak wygląda ta rezystancja. Mamy tu około 0,1 ohma, przy czym warto dodać, że są to dość tanie aparaty. Zobaczcie jeszcze efekty odkręcania śrub zacisku. Najpierw PE z gniazda. A teraz fazowy z aparatu. Możemy zauważyć problem mierząc IPZ, ale też nawet poważny problem może być praktycznie niewidoczny w pomiarach. Różnice w wynikach mogą być zbyt małe, aby zauważyć takie anomalie. Jeszcze pomiar IPZ miejsca, do którego podłączyłem, to marną imitację rozdzielnic. To też duża różnica LN i LPE. Problemem jest listwa zasilająca. W gnieździe, do którego ta listwa jest podłączona, różnica to 0,2 ohma. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.